Państwu. Dziękuję za przybycie. Zanim przejdziemy do meritum dzisiejszej konferencji prasowej, chciałem przedstawić gościa, pana doktora Jacka Janiszewskiego, twórcę i organizatora forum gospodarczego Wellconomy Forum in Toruń, byłego ministra rolnictwa i posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Ja nazywam się Arkadiusz Myrcha, jestem radnym miasta Torunia, liderem listy PO do Sejmu, zawodu radcą prawnym. Na konferencji inauguracyjnej moją kampanię wyborczą podkreślałem, że nie jestem kandydatem tylko z billboardów i plakatów, tylko realnym kandydatem, który nie unika spotkań z mieszkańcami i przedstawiania propozycji zgłaszanych podczas tych spotkań problemów. Przez ostatnie tygodnie odbyłem kilkadziesiąt spotkań z mieszkańcami regionu, w tym także z mieszkańcami Grudziądza. Rozmawiałem także i konsultowałem się z przedstawicielami władz lokalnych, z władzami Grudziądza, także z europosłem Tadeuszem Zwiewką, czy oczywiście senatorem Michałem Wojtczakiem. Podczas wszystkich tych spotkań, rozmów, jako główny temat podnoszona była kwestia potrzebnych w regionie inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy. Dlatego jako główne zadanie, jako kandydat do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej stawiam sobie stworzenie silnego gospodarczo naszego regionu. A jak to osiągnąć? Przede wszystkim optymalne wykorzystanie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej i naszego położenia geograficznego. Ta automapka pokazuje zarówno obszar pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej, jak i najważniejsze miejsca inwestycyjne naszego okręgu. Częściowo już te miejsca są wykorzystywane, czego dowodem jest funkcjonowanie tutaj kilkudziesięciu firm. Przed nami natomiast jest jeszcze bardzo dużo pracy do wykonania, żeby optymalnie teren ten wykonać. O tym, jak w dzisiejszych czasach pozyskiwać inwestorów, a mamy świadomość, że inwestorzy już samodzielnie nie pukają do drzwi miast, to o tych inwestorów trzeba zabiegać nie tylko w kraju i nie tylko w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, ale także na terenie Europy i przede wszystkim w Brukseli. Chciałbym poprosić właśnie naszego gościa, doktora Jacka Niszewskiego, eksperta w dziedzinie pozyskiwania inwestycji. Serdecznie wszystkich, którzy głosować będą, zachęcam do tego, żeby głosowali na Arka Myrchę. Przede wszystkim dlatego, że jest młody, nowy, mądry i pracowity. Takich ludzi nam potrzeba i oczywiście dla tych, którzy głosują na Platformę Obywatelską, do tych apeluję, ażeby głosowali na niego, ale też z innymi środowiskami zachęcam do myślenia, że być może warto, nawet jeżeli jest się niechętnym do Platformy Obywatelskiej, to może warto popatrzeć na ludzi, których się wybiera. Jest znakomita okazja, żeby tego rodzaju człowiek, który moim zdaniem jest wielką szansą dla naszego regionu, zagłosować na niego, wesprzeć, a potem bardzo dużo wymagać. Wszystko, co trzeba, ażeby zrealizować te chęci, nasz kolega ma. Jeśli chodzi o mnie, no to tym bardziej chętnie wspieram go, ponieważ od wielu lat, w zasadzie od 15 lat, zajmujemy się jako Stowarzyszenie Integracja i Współpraca ściąganiem inwestorów do naszego regionu i zachęcam naszych prezydentów pięciu miast, czyli Grudziądza, Inowrocławia, Włocławka, Bydgoszczy, Torunia, ażeby nie konkurowali ze sobą o przestrzenie pomiędzy miastami, bo my stanowimy bardzo wielki potencjał ludzki, do którego warto się odnieść, kiedy prowadzi się inwestycje. I stąd bardzo dużo czasu pan mecenas poświęcił temu, ażebyśmy pod Wąbrzeźnym, dokładnie w gminie Wąbrzeźno, mieli duży potencjał nowego procesu inwestycyjnego, jeśli chodzi o grunty, który bardzo blisko jest położony Grudziądza. Tak naprawdę trzeba na to patrzeć, że to jest inwestycja dla tych ludzi, którzy mieszkają i chcą pracować w Grudziądzu. Bardzo blisko można podjechać, infrastrukturę można stworzyć. Na tym pan mecenas bardzo ciężko pracował, między innymi z Pomorską Strefą, z panią Teresą Kamińską. To się udało i teraz konsekwentnie trzeba to promować, dociskać, dopracowywać. Nie da się ukryć,
że mandat posła bardzo w tym może jemu pomóc. A zatem reasumując, niezależnie od tego, czy ktoś jest sympatykiem PSL-u, czy ktoś jest sympatykiem PiS-u i jeszcze do tego nie lubi Platformy Obywatelskiej, to niech nie zniechęca się do osoby na pierwszym miejscu w Platformie, dlatego że merytorycznie jest to jedna z najlepszych osób z punktu widzenia takiej pracy na rzecz naszego regionu, a także, a może nawet przede wszystkim dla Grudziądza, który zawsze moim zdaniem jest troszeczkę zaniedbany, ale nie ma tu niczyjej złej woli, łącznie z panem prezydentem. Po prostu czasami ktoś tego nie zauważa, ale kiedy się Grudziądz dokłada do Torunia, Bydgoszczy, Inowrocławia, no to to już ładnie wygląda. A jak jeszcze się pokaże, że właściwie wszystkie inwestycje pomiędzy Gdańskiem a Grudziądzem są znakomitą inwestycją dla ludzi z Grudziądza, to już wygląda jeszcze lepiej. Ponieważ wiem, że pan, mam nadzieję, poseł Myrcha będzie chętnie się tym zajmował, to bardzo go wspieram w tym, ażeby jego kampania nie poszła na marne. I mimo niechęci do Platformy, bardzo wielu ludzi w Polsce dzisiaj został posłem Rzeczpospolitej. Z mieszkańcami Grudziądza spotykam się pod targowiskiem, pod centrum handlowym Alfa, na ulicach miasta. Natomiast zaproponowana przez kolegów z Prawa i Sprawiedliwości debata nie jest tak naprawdę debatą przedwyborczą, tylko to jest spotkanie dotyczące książki, spotkanie dotyczące promowania książki i w żaden sposób w naszej ocenie nie wyczerpuje to znamion debaty przedwyborczej. Panowie z Prawa i Sprawiedliwości nie zakładali dyskusji o naszych programach, o tych, co należy zrobić w najbliższych latach dla Grudziądza, dla regionu, tylko chcieli porozmawiać z kolegami z Platformy Obywatelskiej o książce profesora Zybertowicza. No to nie jest czas i miejsce na takie spotkania. No ale byłaby to pewnie jakaś okazja do przedstawienia swoich programów, swoich zamierzeń. I takie debaty są organizowane i w takich debatach udział bierzemy. Chociażby jutro w studiu Radia PIK będą zaproszeni przedstawiciele wszystkich komitetów i takich spotkań oczywiście nie unikamy.